Siostry i bracia w Chrystusie, witam Was w codzienniku biblijnym 18 października. Stajemy dziś przed dwoma niezwykle mocnymi tekstami, które dotykają samego sedna Ewangelii. Słowa proroka Izajasza z 53 rozdziału z wersetu 3. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. I słowa z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału z wersetów od 32 do 33. Syn człowieczy będzie wydany poganom, wyszydzony, znieważony i opluty, a po ubiczowaniu zabiją go, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Są jak echo tych samych wydarzeń, przenikających się przez czas i przestrzeń. Oba te teksty prowadzą nas wprost pod krzyż. Krzyż, który jest z jednej strony obrazem hańby i przegranej, a z drugiej jest znakiem zwycięstwa i nadziei. Dla współczesnych Jezusa Jego śmierć na krzyżu była skandalem. Jako Mesjasz, oczekiwany Zbawiciel mógł być wzgardzony, opluty i ukrzyżowany? Jak ten, który miał przynieść wyzwolenie, mógł zostać zabity przez pogan? Wydawało się, że cała historia Mesjasza rozpadła się w momencie jego śmierci. A jednak w tej pozornej klęsce kryje się tajemnica Bożego planu zbawienia. Chrystus nie przyszedł, aby triumfować siłą ani polityczną władzą. Jego misja była inna. Przyszedł jako mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, aby przyjąć na siebie ciężar grzechów świata. Nasz ciężar. Przez odrzucenie, cierpienie i śmierć na krzyżu Jezus nie tylko odkupił nasze winy, ale także otworzył nam drogę do nowego życia. Dla nas, ludzi XXI wieku, temat cierpienia jest wciąż aktualny. Choć świat wokół nas się zmienia, cierpienie nie znika. Wciąż towarzyszy naszemu życiu. Doświadczamy bólu, straty, odrzucenia. Współczesna historia często unika tych tematów, pokazując życie jako pasmo sukcesów i przyjemności. Ale Ewangelia przypomina nam, że w życiu nie chodzi tylko o triumf w oczach świata. Chrystus pokazuje nam inną drogę. Drogę krzyża, która prowadzi przez cierpienie, ale kończy się zwycięstwem zmartwychwstania. Izajaszowe słowa, wzgardzony i opuszczony, odzwierciedlają to, co Jezus doświadczył na ziemi. Był odrzucony przez ludzi, niezrozumiany przez swoich najbliższych. Jego droga nie była łatwa. To droga samotności, poniżenia i bólu. Często my sami, kiedy doświadczamy trudnych chwil, czujemy się opuszczeni i niezrozumiani. Ale Jezus jest z nami w naszym cierpieniu. Przeszedł przez nie sam, abyśmy nigdy nie byli sami w naszych zmaganiach. Nasz Bóg nie jest Bogiem, który stoi z boku i patrzy na nasze życie z dystansu. To Bóg, który przyszedł na świat, aby być z nami w naszych radościach i w naszym bólu. Kiedy czujemy się odrzuceni, możemy pamiętać, że Jezus także był odrzucony. Kiedy doświadczamy cierpienia, możemy pamiętać, że On także cierpiał. Ale to, co najważniejsze, Jezus nie zatrzymał się na cierpieniu. Jego historia nie kończy się na krzyżu. Jezus zapowiada w Ewangelii Łukasza, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. To jest sedno naszej wiary. Krzyż, choć bolesny i trudny, nie jest końcem. Jezus zwyciężył śmierć, a Jego zmartwychwstanie jest fundamentem naszej nadziei. Oznacza to, że nasze cierpienie, choć jest częścią życia, nie ma ostatecznej władzy nad nami. Ostatecznym słowem jest zmartwychwstanie, życie wieczne i nadzieja, którą jest sam Jezus Chrystus. Siostry i bracia, dzisiejsze teksty przypominają nam o głębi Bożego planu zbawienia, który nie kończy się na krzyżu Golgoty, ale daje nam nadzieję, że nawet w najciemniejszych chwilach naszego życia Bóg jest z nami i prowadzi nas do życia w Jego Królestwie. Niech te słowa będą dla nas otuchą w chwilach próby, przypominając, że choć ciemność jest częścią naszego życia, to Bóg przemienia ją w jasność i nadzieję zwycięstwa. Amen.